Na pewno brakuje nam Radka Sobolewskiego i będzie go brakowało już do końca tej rundy. Nie chcę mówić, jak duża to strata, nie mija się to z celem. Natomiast mamy trzech świetnych zawodników, którzy mogą Radka zastąpić. Mam tu na myśli Mauro Cantoro, Juniora Diaza, Tomka Irsaka i myślę, że dwóch z nich wybiorę i dwóch z nich stawi czoło trójce środkowych pomocników Śląska, bo Śląsk ostatnio w ten sposób gra i mam nadzieję, że tą walkę wygrają. Ja zawsze w takich złych sytuacjach staram się szukać dobrych stron. I ja myślę, że ta sytuacja spowoduje, że ktoś zapełni tą dziurę takiego duchowego przywódcy w szatni, bo ja widzę w tej drużynie kilku takich zawodników, którzy mogą to zrobić, tylko być może ze względu na osobę Radka, który no, był niekwestionowanym liderem, powiedzmy, nie wypadało, nie chcieli i tak dalej. W tym momencie to miejsce jest wolne i liczę na to, że ta sytuacja wykreuje kolejną jedną, może dwie osoby, które pokażą, że potrafią drużynę zmobilizować na boisku, tam na boisku, czy w trudnym momencie w szatni też coś tutaj takiego sensownego zrobić, co będzie pozwalało całej drużynie jeszcze lepiej grać, jeszcze więcej z siebie dać. Paweł jest w tej grupie, o której myślę, także na pewno jest on takim potencjalnym następcą Radka właśnie w tej sytuacji.